Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Głubienicy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdarzyło się to za czasów komunizmu. Batiuszka, czyli ksiądz prawosławny, założył się z przewodniczącym partii, że na zebraniu partyjnym w czasie jednej minuty udowodni, że Bóg istnieje. Przewodniczący partii nie mógł w to uwierzyć, dlatego chętnie się na to zgodził. I wychodzą na salę, gdzie jest to prezydium. Na sali zgromadzone jest tam kilkaset osób. Batiuszka wychodzi. I mówi, Chrystus was kres, a cała sala odpowiada, weistinu was kres. Tak, Pan Jezus zmartwychwstał. Mówię wam to o tym, dlatego że to, co mi się na wschodzie podobało, to to, że oni bardzo sobie cenią zmartwychwstanie i żyją tym. I teraz nawet, jak się powie komuś, Chrystus Chrystos was kres, to on z, z radością, z, z uśmiechem opowie, weistinu was kres kiedy przyjechałem z Ukrainy do Polski no i chciałem wprowadzić ten y, zwyczaj pozdrawiania się w czasie Wielkanocy, właśnie tym pozdrowieniem. I mówię, Chrystus zmartwychwstał. A co się odpowiada? Tak ludzie mówili. I y, no, na parafii, gdzie byłem, tam udawało się wprowadzić to, ale wielu ludzi y, do tej pory jakby nie żyje radością zmartwychwstania. A dzisiaj chcę z Wami właśnie powiedzieć o modlitwie, w której w prawie każdej jest o tym mowa. Jest to modlitwa po komunii. Już mówiliśmy o tej modlitwie indywidualnej, kiedy wrócimy po przyjętej komunii świętej do ławki i rozmawiamy z Jezusem w cichości naszego serca. Czasami śpiewamy jeszcze. Kapłan też po schowaniu. Puszki do tabernakulum, na chwilę zazwyczaj siądzie, jeszcze w ciszy pomilczy, pomodli się, i potem podchodzi do ołtarza, otwiera muszał i mówi: Módlmy się. Dla wszystkich tych, którzy o tym zapomnieli, którzy byli rozproszeni, którzy śpiewali, jest moment, kiedy trzeba jakby podsumować to, co się stało. I ta modlitwa po komunii, tak się ona nazywa, modlitwa kapłana, ona jest tak, taką modlitwą skierowaną do Boga Ojca i jest też jednocześnie prośbą, życzeniem i pragnieniem. I teraz przeczytam wam kilka z takich modlitw po komunii świętej. I zobaczycie, że we wszystkich nich powtarza się jeden element. Słuchajcie. Wszechmogący Wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Druga modlitwa. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Trzecia modlitwa. Wszechmogący wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I czwarta modlitwa. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce Wielkanocnego Sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W tych wszystkich tych fragmentach, tych modlitwach powtarza się pragnienie życia wiecznego, wspomina się zmartwychwstanie Pana Jezusa i mówi się o tym, że. Przez ten sakrament, który przyjęliśmy, spodziewamy się naszego zmartwychwstania i życia wiecznego i pragnienia nieba. Właśnie ta perspektywa, o której często zapominamy, że przyjęliśmy Jezusa, który umarł, ale i zmartwychwstał, i który żyje. I my przez ten sakrament, który daje życie wieczne. Jest zadatkiem życia wiecznego, jak często mówimy. On powinien nasze myśli, nasze modlitwy kierować ku niebu. Oczywiście, my często myślimy o tych rzeczach doczesnych, i jak pewnie już znaleźliście praktykować tę modlitwę po Komunii Świętej, to często właśnie mówimy o tym, co nas boli, witamy Go, ale za mało moim zdaniem, Ciągle mówimy, myślimy i pragniemy nieba. Eucharystia ma nas doprowadzić do nieba. Ten pokarm niebieski, ten chleb eucharystyczny ma nas otworzyć na niebo. Jezus mówił do Żydów: Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i poumierali. Ten chleb, który ja wam daję, daje życie wieczne. Eucharystia daje życie wieczne. I myśmy za tym życiem wiecznym powinni tęsknić, myśleć. Pamiętacie, tam zachęcam was do tego, żebyście sobie obejrzeli film Wyspa, Ostrow. Rosyjski film, ale bardzo dobry duchowy film. I tam jest taka scena, kiedy do tego starca przychodzi kobieta Wdowa, która straciła swojego męża w czasie wojny. I ona przychodzi, żeby się doradzić, a może on jeszcze żyje, bo pojechał na front, nie wrócił, nie ma od niego wieści. I starzec mu mówi takie słowa. I jej mówi, twój mąż żyje, jest we Francji. Dostał się do niewoli i teraz mieszka we Francji. I ty weź teraz, sprzedaj wszystko, co masz. Dom, prosiaka, który masz. I jedź do niego. A ta robi takie wielkie oczy. I zaczyna płakać. Co? Ja mam sprzedać to wszystko, prosiaka mojego? Ja mam tam jechać, przecież mnie nie wypuszczą. On mówi, wypuszczą cię. I cała ta scena się kończy tym, że ona zamiast się cieszyć tym, że jej mąż żyje, że może do niego jechać, to ona płacze. I my czasami jesteśmy jak, jak ta kobieta, która. Jeśli się dowiemy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o tym, że jesteśmy powołani do, do wielkiej radości, do tego spotkania z, z naszym ukochanym, to my, ale przecież musimy tutaj to wszystko zostawić. I maszne marzenia, i to, cośmy zgromadzili, i, i okazuje się, że myślenie o niebie czasami wywołuje w nas zamiast smutku, zamiast radości, smutek. I to jest nasz dramat dlatego życzę wam żebyśmy po komunii świętej żeby w nas odrodziła się odrodzało się cały czas pragnienie życia wiecznego ja bardzo lubię komentować przed rozesłaniem właśnie wspominać tę modlitwę końcową po komunii świętej bo ona zawsze jest życzeniem nieba owszem pragnieniem żebyśmy tutaj też wcielali w życie to cośmy przyjęli żeby to życie na ziemi też było bardziej owocne, bliskie Bogu, podobne do Jezusowego życia, ale przede wszystkim jest tym pragnieniem nieba. Ta modlitwa po komunii, zwróćcie na nią uwagę, jest bardzo piękna. Każda. Bo jest zwróceniem się do Boga rzeczy najważniejsze. O, rzecz najważniejsze. Możemy tu na ziemi wszystko stracić, ale jeżeli wyzyskamy niebo, to mamy wszystko. Jak święty Franciszek mówił, Bóg mój i wszystko moje. Bóg mój i wszystko moje. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was strzeże i Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.